Dzień dobry. Dziś chciałbym zaprezentować chyba najbardziej pracochłonny instrument, jaki dotąd zrobiłem. Jest to portatyw, czyli przenośne organy piszczałkowe. Wewnątrz orzechowego korpusu kryje się trójwarstwowy blok drewna, w którym wydrążone są kanały doprowadzające powietrze do piszczałek. Kanały te otwiera się za pomocą klapek uruchamianych przez naciśnięcie klawisza. Z tyłu jest drewniano-skórzany miech, który dostarcza powietrze do piszczałek. Ścianki ozdobiłem za pomocą drewniano-skórzanych późnogotyckich okienek. Z tej strony jest to okienko z jednego z angielskich kościołów, a na przeciwległej ściance mamy okienka z katedry w Utrechcie. Piszczałki zrobione są z drewna amerykańskiego cedru i orzecha. Klawisze diatoniczne, czyli te czarne, są z hebanu, natomiast jasne są z gruszy. Instrument ma też taką wyjmowaną, przestawianą dźwigienkę, którą można umieścić w dowolnym miejscu i za pomocą tej dźwigienki można ustawić dowolny klawisz jako stale brzmiący burdon. Oraz innych instrumentów, proszę pisać pod adres instrumenty@o2.pl.